Pozwolę sobie skierować pierwsze pytanie do pana Edwarda Kosmala. Panie Edwardzie, czy patrząc z perspektywy 5 lat, może pan stwierdzić, że było warto? Czy ponownie stanąłby pan na czele protestu? A jeżeli tak, to co zrobiłby pan inaczej? Bardzo proszę, panie Edwardzie. Proszę państwa, po 5 latach przychodzi refleksja, bo nasze protesty faktycznie nie tylko odbyły się tutaj, ale pamiętam lat 80., 90., walka o o zakłady zbożowe w Stargardzie Szczecińskim. To były nasze pierwsze protesty, których ja organizowałem wraz z kolegami. Wtedy praktycznie przez tydzień czasu żeśmy zablokowali całe miasto. Stargard Szczeciński był jeden tylko. Tutaj pamiętam, pan Paweł Januk przyjechał kombajnem na Bydgoszczę. Są zdjęcia. Czyli sytuacja po tych przemianach faktycznie to, co kolega powiedział, Balcerowicz. No, był największy szkodnik i on nas zadłużył wszystkie zakłady i nie tylko myśmy mieli problemy, ale praktycznie cała gospodarka i pracownicy ponieśli ogromne straty. Jeżeli chodzi o sektor rolnictwa, w województwie zachodniopomorskim było 75% ziemi należało do państwowych gospodarstw rolnych i te przemiany właśnie w rolnictwie i likwidacja PGR-ów, a szczególnie tutaj pomógł im Balcerowicz przy tym, bo wprowadzając wysokie, zapobiegając, tak on tak tłumaczył, inflacji, wprowadzając wysokie opracowania, dotyczyło to już kredytów wziętych i to było najgorsze. I również rolnicy wtedy mieli ogromne problemy i praktycznie w latach 90. to, co tu kolega wspomniał, tak zwane decyzje oddłużeniowe, no spowodowały to, że faktycznie mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo trudno. I dzisiaj też taką konsekwencją tego naszego spotkania jest, no bo w końcu ktoś musi te protesty prowadzić. I to jest pytanie, kto? No niestety musieliśmy się zmierzyć i mieć tą odwagę, bo są tego konsekwencje ogromne. Jeżeli mówi się o protestach, że odpowiedzialny jest przewodniczący osobiście za ewentualne jakieś szkody, no to proszę państwa, no to jest ewenement. No to trzeba mieć odwagę i faktycznie ryzykujemy całym, już nieraz ryzykowałem całym gospodarstwem, bo było. A jakie były z tego tytułu jeszcze konsekwencje i szkalowanie ludzi, to zresztą doskonale wiecie. Ja powiem państwu, dlaczego zrobiłem tak, a nie inaczej. Ja w życiu nigdy nie byłem odważny. Powiem wam szczerze, chciałem to życie przeżyć sobie tak, na lajcie, bo dlaczego? No dlaczego? No dlaczego mam się angażować? Ale przyszedł ten czas, że polska wieś potrzebuje ludzi świadomych. Skończyłem Akademię Rolniczą, ojciec prowadził gospodarstwo i faktycznie pochodzimy z Kieleckiego, tak zwane scyzoryki. I tutaj faktycznie źle się działo. Już wtedy, gdy kończyłem studia, faktycznie protesty i Solidarność, stan wojenny dzisiaj pamiętam jak dzisiaj, choć mieszkałem wtedy, pracowałem w spółdzielni i to, co się działo, wiem, jak były dotowane gospodarstwa PGR-owskie czy tam spółdzielcze. I tutaj no powiedziałem decyzję tak, na tych pierwszy raz protestach. A dlaczego stanowiłem? Bo ludzie mi uwierzyli. Bo mówią, Edek, ty to zrobisz. I dzisiaj tak jest, bo ty potrafisz. I faktycznie stawiałem sobie cel i ten cel realizuję. Były zwątpienia? Ja powiem, że na pewno były, bo na tych naszych protestach 77 dni i te nasze miasteczko, nasi koledzy próbowali kilka razy zamknąć. Bo mówią, bo to nie ma sensu. Nie, 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 jest sens. A mieliśmy, na Boże było łatwiej, mnie było łatwiej, bo mieliśmy sojusznika i tutaj w osobie Mietka Jurka a przede wszystkim was miałem wsparcie. Naprawdę, dzisiaj się czuję trochę zażenowany, bo wiele rzeczy nie jest załatwionych u mnie praktycznie i w moim domu. I mogę nazwać, jest to Biuro Pośrednictwa Pracy, bo też takie są sytuacje. Dzwonią rolnicy ze swoimi problemami. Ja w domu mam telefon o głośno mówiącą, także nie ukrywam, bo
Żona czasami się denerwuje, ale ja mówię, skala problemów jest ogromna i wcale nie jest nam łatwiej dzisiaj, jak było, mimo że rządzi Prawo SP, nie jest nam łatwiej, bo nie jest łatwiej, są nowe wyzwania i dotyczy to w sumie procesu globalizacji. Dzisiaj, kiedyś jak była susza, było mało zboża, to mogliśmy sobie zarobić na podwyższe cenci, tego nie ma. Świat jest tak blisko, że jeżeli nam się urodzi, to nam za tydzień przywiozą. Wiecie, że Unia Europejska działa też jest pod wpływem korporacji. Dzisiaj wiele gospodarstw rodzinnych stało się zakładnikiem tych korporacji. Mimo że mamy piękne gospodarstwa, dobrze sprzętowione, jednak musimy walczyć. I tutaj będą pewna analiza i będziecie Państwo wiedzieli, jak się to ma rolnictwo w Wójce Zachodniopomorskim, powiedzmy do tego rolnictwa świętokrzyskim czy podkarpackim. Wcale tak różowo nie jest. Wcale tak różowo nie jest. Mimo że mamy bardzo duże gospodarstwa, mamy dużą produkcję, ale dokładnie, jeżeli o produktywność, chodzi o zysk jednego hektara, jesteśmy, proszę Państwa, na szarym końcu. Na szarym końcu. Na pewno trochę mam już lat, prawie 63, kończę, chciałbym się odpocząć, ale myślę, że dopóki mi zdrowie pomoże i nie stracę u Was zaufania, będę to dalej prowadził. Teraz jest nam trudniej. Naprawdę jest nam solidarność, poparła Prawo i Sprawiedliwość. Poparła Sprawiedliwość. Solidarność w pewnym momencie została odsunięta na bok. Nam trudniej krytykować, występować przeciwko. Przeciwnikowi łatwiej. Łatwiej. Łatwiej nam było. Teraz to, żeśmy, historia jest ważna, bo bez historii nie ma przyszłości. I teraz nas czeka ogromne zadanie. I o tym chcemy tutaj, żeby te pana udowodnił, że czeka nas ogromnej pracy, konsolidacji, nie tylko społecznej. Społeczna jest bardzo ważna, ale konsolidacji gospodarczej. No bo okazuje się, że pojedyncze nie możemy sobie w pewnym sensie dać. Przepraszam, że za długo, ale na pewno jeszcze co można byłoby zrobić inaczej? No popełnia człowiek pewne błędy. Ja myślę, że nie udało nam się faktycznie zjednoczyć tego środowiska, bo takim powinno być izby rolnicze, które szły z nami po drodze, w pewnym sensie one odeszły na bok, ale ze względów zwykłych koniunkturalnych, dla nich, dla przywódców, bo izby to my jesteśmy, ale przywódcy, mówię, że nie, powiem w pewnym sensie, że zdradzili interes chłopski. Tak, bo ich głównym zadaniem jest konsolidacja. Ja powiedziałem tak, związek zawodowy powinien być mężnym ramieniem zbrojnym izb rolniczych. I tak i tutaj współdziałanie. I niestety ta ustawa, która jest, musi się ona zmienić, musi się zmienić też rola izb rolniczych. No, proszę Państwa, no wiemy, to też zależy od nas, bo jeżeli idzie do wyboru 4%, no to nie dziwmy się, że tak jest. A cwaniacy potrafią sobie zorganizować, załatwić całą rodzinę, nie tylko rodzinę, ale dowieść. I tak to dzisiaj wygląda. Mamy nowe wyzwania, ale przede wszystkim musimy być skonsolidowani, naprawdę, bez względu na nasze poglądy, bez względu co robimy. Mamy 1,5 miliona gospodarstw, 1,3 milion gospodarstw, 6 milionów ludzi, a okazuje się, że powinniśmy być najsilniejszym związkiem zawodowym, najsilniejszym, ale okazuje się, że jest nas garstka. Ale to też jest ważne i dlatego potrzeba na polskiej wsi liderów. I to szczególnie ludzi młodych, zaangażowanych, wykształconych. Bo polska wieś, nie, że się starzeje, tak, ale coraz więcej ludzi jest właśnie wykształconych, mądrych, pozostaje na wsi, bo z tą wsią widzi, wiąże przyszłość. Ja jeszcze raz powtarzam, wieś to nie jest zarobienie biznesu i pieniędzy, to jest sposób na życie. I można naprawdę żyć i z tego, co i godnie pracować. I o to walczymy razem. Dziękuję. Czyli czy krótko mówiąc, czy pan mógłby powiedzieć tak, czy nie, czy było warto, bo żebyśmy mieli jasność. Patrząc z perspektywy, naprawdę było warto, Jesteśmy o jeden krok dalej i na pewno było warto. A generalnie dziękuję właśnie tym rolnikom, którzy mi zaufali, ale słuchajcie, to nie jest tak, że to jest mój sukces. Nie, to jest wasz sukces. No cóż znaczy generał bez wojska? Niewiele. I starczyła ta garstka ludzi. Ja okazuje się, że nie trzeba masy.
Nie trzeba, tylko trzeba mieć armię dobrze zorganizowaną i w każdej chwili gotową. To wy jesteście i wam za to dziękuję. Dziękuję bardzo.